Wydaje mi się, że dzisiejszy świat i dzisiejszy sposób konsumowania muzyki jest jednak trochę inny. Że jednak szuka się tego hita, singla. Młodzież szuka. No, a kiedy Stońsi mieli ostatniego hita? W 74 chyba, takiego prawdziwego hita. Nie, nie, myślę, że o muzyków zajmujących się muzyką już teraz. No, zrobił hitową płytę Sting z Shaggym, no, ale to jest płyta festyniarska, w sensie nie pejoratywnym, tylko taka płyta, żeby zapełniać duże place, ładnie się ubrać, ładnie pachnieć i śpiewać wiązankę swoich różnych hitów, zabezpieczyć sobie taką, wiesz, taki byt fajnej zabawy. To fajnie się przy tym bawi, nie jest to żadna płyta, zdziwiony jestem troszkę gramiem, ale no ja to wiadomo. Ale taki ma pomysł na życie, ten duet miał taki pomysł na życie, więc broń Boże mi się wtrącać do tych pomysłów, więc ja myślę sobie, że wszystkie wielkie zespoły, do których, co by nie mówić, aspirujemy, bardzo zawsze chciałem być wielkim zespołem, zwłaszcza zespołem, ale podglądałem i to wszystko od zarania w historii rock'n'rolla, na przykład Hendrix miał tak naprawdę dwa przeboje takie z pierwszego miejsca, miał Hey John, Fire już może mniej, Crosstown Traffic może, no. Ale takich, wiesz, płyty były pełne, ale nagrywały się długie utwory, może byś coś znalazł, ale no to tak, nie jest... Taka konstrukcja, że utwór ma, że płyta ma jeden utwór, który jest singlem robiącym całą płytę, to takich rzeczy nie było, proszę pana. Nagrywały się jakieś inne gada Dawidy, które trwały tam wiadomo ile i ta filozofia pisania przebojów, zresztą te przeboje były inne, nie była taka. Teraz nie sądzę, żeby stąd, no stąd są od dawna niezależni na tym, żeby mieć przebój, bardziej im zależy, mimo że szykują się z płytą studyjną, podejrzewam, tam też przeboju nie będzie. To są... Mnie się wydaje, że muzyka rockowa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, zajmuje miejsce muzyki jednak takie, jakie zajmowała w baroku muzyka taneczna, taka barokowa taneczna, bo nie cały barok był muzyką sakralną. I że to jest już klasyka, no. Nawet wykonanie młodych ludzi, typu Radiohead. Radiohead mają jeszcze przeboje, ale też nie takie znowu, no, takie mega przeboje, prawda? No jak im się coś za bardzo udało, to potem tego nie lubili i nie chcieli grać na żywo. No, właśnie, i to zespoły rockowe, to z mojego wyobrażenia o zespołach rockowych zawsze żyły życiem koncertowym i tym, co się z owych utworów, co się z nimi robiło na scenie, niż tym, co one zawojują, a początki rock'n'rolla to była walka oczywiście o hity, o przeboje i tak dalej, więc my raczej mówimy teraz o takiej walce rock'n'rolla, który funkcjonuje śladowo i w zasadzie jest w tej chwili już taką muzyką koneserską albo taką ortodoksyjną, typu heavy metal, death metal i tak dalej, plus takim amerykańsko nie wiem, jak to powiedzieć, hard rockową, skrzyżowaną z popem, odmianą rocka, za którą nie przepadam. A to ja, taki tak stadionowy taki rock, to tak, też nie tak. Bardzo za tym. Natomiast rock taki agresywny, będący jakąś wyrazem, jakimś manifestem, się odradza. Blondyn jest znowu fajny, ale on jednak nie okupuje list przeboju w tej chwili. To nie jest muzyka przebojowa, nie przychodzi mi do głowy jakiś fajny numer rockowy, taki, który by naprawdę był przy okazji wielkim hitem. Chyba, że mowa o tym duecie Lady Gagi z tym Kombojem, ale to chyba nie jest rockowa piosenka, ale bardzo ładna. No poza tym to są też wszystko rzeczy, które już były. No oczywiście, no. No, jakby nie były, to skąd by człowiek wiedział, że to jest takie ładne? Poza tym musimy, nie słyszał jak inżynier Mamoń, musimy coś znać, żeby to lubić. Tak, także ja myślę sobie, że poza tym wiesz, przebój to jest nie tylko kwestia melodii, którą już człowiek słyszał, ale to jest kwestia tego, że ja myślę sobie, że przeboje są, ja tak to przepraszam, że sięgnę pamięcią przeszłość. Przebój to jest dziewczyna pierwsza, to jest pierwsza prywatka, to są te wszystkie sentymenty, pierwsze tańce i tak dalej, i tak dalej, są emocje pewne. No i są takie piosenki z lat moich młodzieńczych, które wydawały mi się być cudeńkami. Teraz nie byłem w stanie przełknąć przy nich ulubionego ciasteczka nawet, więc przebój przestaje być atrakcyjny. No, dla nas nigdy nie był, aczkolwiek mieliśmy, nieskromnie powiem, największym przebojem naszym była piosenka Gdybym, trwająca chyba 7 minut i niewiele z przebojem mająca wspólnego. Ale nie to było naszą filozofią, nie tak pojmuję filozofię przeboju, jak te pieśni, które mają ten czas antenowy 3,5 minuty skompresowane i mówią o miłości, bo
bo to nie jest specjalnie interesujące i ten przebój, ja myślę, że żywot przeboju się kończy gdzieś tam, że przebój to jest atrakcja dla ludzi 19, 20, 25-letnich, a sądząc, na przykład Billy Joel, mając lat 58, powiedział, że już niczego nie będzie więcej nagrywał, gra tylko koncerty i tłumy ludzi jeżdżą na koncerty, bo wie, że na przykład, że w tym wieku to on przeboju już nie będzie robił, może zagrać ładną piosenkę, zaśpiewać jakiś cover i tak dalej, ale nie ma zapotrzebowania na ludzi w tym wieku śpiewających przeboje. No. U nas w świętej pamięci Zbyszek Wodecki zaistniał przebojowo, ale nie miał przebojów takich, żeby cała Polska, i nie o to mu chodziło w tym, cała muzyka była smaczna, więc ja myślę sobie, że ja troszkę tak mędzę przy tym mówieniu o owych przebojach, bo to mnie, to jest taka popowa historia. To przebój wymaga ładnego wykonawcy, ładnie ubranego, ładnych zdjęć, diety wykonawcy czy wykonawczyni, wykonawca bez diety, to niewiele takich przypadków, Adele czy takim wykonawcom się udało, ale generalnie to są wyjątki potwierdzające reguły, więc to jest inna historia zupełnie.